Dorota Kośmicka-Gacka, jestem producentem rodzinki.pl. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że rodzinka trafiła tutaj do nas, do Zielonej Góry? Myślę, że to uprzejmość władz Zielonej Góry, które zaprosiły nas za pośrednictwem pytania na śniadanie i przyjęliśmy to zaproszenie dzisiaj, bardzo ciesząc się z tego, że możemy pokazać wyjazd dwóch głównych bohaterów, czyli Natalii i Ludwika Boskich, właśnie w te piękne miejsca, Paradyż, Gorzykowo, Zielona Góra. Co zrobiło na Państwu największe wrażenie? Na pewno jest to region bardzo ciekawy turystycznie. Można zobaczyć coś, co jest kawałkiem historii tego kraju. Można spędzić piękny weekend w spa, ale przede wszystkim piękna architektura Zielonej Góry, dobra baza hotelowa, świetne drogi. To wszystko gdzieś składa się na taki bardzo fajny obraz tego regionu. I lotnisko, które też ułatwia bardzo wiele, więc jesteśmy zadowoleni, że widzowie rodzinki poznają lubuskie. Czy pani jest tutaj pierwszy raz tak prywatnie? Nie, ja przyznam, że prywatnie byliśmy z mężem na polu golfowym, które jest jednym z piękniejszych pól w Polsce, bo mój mąż jest golfistą, a ja próbuję mu dorównać, więc znaliśmy te tereny, ale zaproszenie przyszło nieoczekiwanie. Równie dobrze mogliśmy być gdzieś indziej, ale to właśnie marszałek tego regionu zaprosił nas i skorzystaliśmy z uprzejmości i jesteśmy. Czy są jakieś problemy? Nie, chociaż może okazać się, że za chwileczkę lunie, ale kończymy akurat ostatnie ujęcia, więc mam nadzieję, że zdążymy. Czyli wszystko jest zaplanowane zgodnie z harmonogramem? Tak, bardzo nam pomagają władze miasta i udaje się zachować harmonogram. A jak się czują tutaj aktorzy? Aktorzy są zachwyceni, bo oni, Tomek Karolak zna Zieloną Górę i Zielona Góra zna Tomka, ale Małgosia nigdy tutaj nie była i obiecuje sobie, że kolejny weekend na pewno z rodziną tutaj spędzi. Ale już nie tą PL? Nie, swoją własną, prywatną, co jest komplementem, bo Małgosia jest bardzo wybredną osobą, jeśli chodzi o miejsca, w których odpoczywa czy wyjeżdża na wakacje, a to piękny polski rejon, nie południe Francji, nie północ Włoch, tylko nasza prawdziwa ziemia lubuska, równie piękna jak te wszystkie zagraniczne.